Cieszę się, że ten zapraszam Was na drugi mecz na dzisiaj i ostatni. Tottenham kontra Real Madryt. Rozpoczyna. Nie te koszulki. O nie. Te mogą być. O tak. Te. Tamte mi się nie podoba. Ustawienia. Ja muszę tylko zmienić. No tak. Otóż to. Gra. Z Londynu, z północnej części, ze stadionu White Hart Lane witają Państwa Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Wśród postaci związanych z Tottenhamem są wielcy piłkarze jak Klinsmann, Lineker, Sheringham czy Paul Gascoigne. Jest też grupa byłych znakomitych piłkarzy Tottenhamu, którzy odnosili sukcesy na ławce trenerskiej. Oprócz Klinsmana to Al Ghazi, który jako trener poprowadził Anglię do Mistrzostwa Świata w 1966 roku, a także Glenn Hoddle, któremu też trochę się nie udała, ale zapisał się pozytywnie jako selekcjoner i trener wielu klubów. Najwyższe w historii zwycięstwo Tottenhamu na White Hart Lane miało miejsce w 1960 roku. W meczu pucharowym przeciwko Bristol Rovers zwyciężyli 13-2. Z tym samym przeciwnikiem rozprawili się również 9-0 w roku 1977. Sędzią dzisiejszego spotkania jest Leonardo San Milano. Rozpoczynamy. I królewscy rozpoczynają grę od środka. Blisko pole karne. Na dobrą okazję, ale wspaniale. I stop. Tak, i na siatce. Niesamowite. Ja się nazywam. Ani pech. Spójrzmy w powtórce, jak pięknie wykończył głową na maksy. Powietrze jest za mocne dla lewaków. Po interwencji przy pierwszym strzale piłka wróciła do gry i przy dobitce bramkarz był już bez rady. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie. Ładnie to było, nie? Popatrzmy na rezultat. 1-0. Tottenham coraz bliżej bramki przeciwnika. Zdecydował się na strzał. Znalazł się tam, gdzie być powinien. Zablokował strzał. Cristiano Ronaldo teraz. No, takie zagrania często kończą się utratą piłki. Dembele. Isco. Interesująco zapowiada się ta akcja. Cristiano Ronaldo! Real Madryt wywalczył rzut rożny. Stały fragment. Jak to wykorzystają? Toni Kroos! Ale też piłka świetnie dobrana. Brawa dla podającego.
Na razie z samej głowy strzelam. Przewaga zaczyna być widoczna. 2 do 0. Co się nazywa? Ramos, daleki wybicie od własnej bramki. Przeciwnicy przejęli. Jako obrońca. Alveirer. Strata w środkowej strefie boiska. Isco. Albi. Ja na to musi uważać, gdy straci piłki.
dość jednostronna była ta pierwsza połowa. Wynik 4-0 mówi sam za siebie. Wysokie prowadzenie po pierwszej połowie, zupełnie zasłużone, z tym się chyba zgodzisz. Tak, sądzę, że prezentują dużo wyższy poziom od finału. Dobra, zamiamy mecz, idziemy dalej. Zmiana w Tottenhamie. Przed nami drugie 45 minut. Mam nadzieję, że nie tak jednostronne jak pierwsza połowa. Dobrze, ładnie i co ważne, skutecznie odebrał. Cristiano Ronaldo, nie obrońcę. Może mu to być na matkę. Ale co z tego? Zabrakło decyzji, ale cała akcja mogła się podobać.
I o to chodzi. Może podnieść się z boiska, ma problem z mięśniem. Tak. Decyzja, niesamowite zagranie. Celeb uznał, że pora na zmianę, ale na pewno da z siebie wszystko. Może ukażę się na bramkę. Świetnie interweniuje. Wściekle atakowana, ale proszę, jaką on ma technikę. Cały czas utrzymuje się przy piłce. Zastupałem na bramkę. Dobry przeciw, przyjmuje teraz piłkę. Teraz Mika Ronaldo. Ale za ile? Kane. I skąd? Ostatnie 4 minuty regulaminowego czasu będzie na. Dobre przejęcie podania w środku pola. Ale znakomicie teraz uwolni się spod opieki. Może jest! Tak jest! Naprawdę kapitalnie to zrobili. To pokazuje widzę klas. Nie ma żadnej litości. Nie wbiłbym się, gdyby się jeszcze to tak, są dziś całkiem się bezwzględni. Obdarzyli wszystkie słabości swoich rywali. Tym trafieniem tylko akcentują swoją dominację na samo zakończenie meczu. Rywal jest bezradny. To będzie podwójna zmiana. Najwyższa pora, by po utracie kolejnej bramki rywal się obudził. Ryan Mason. Wyjść. Dalej. Dobra okazja do oddania strzału. Piłkarz nadal leży na murawie, to nie wygląda na naciągnięcie. Jest.
Marek od 265. Do usłyszenia. Cześć. Wysłyszymy się w następnych meczach. Do usłyszenia. Cześć. To by było wszystko na dziś.